Dobra, I'm in the Minecraft. I have entered the Minecraft. Zapraszam na serwer. Kraina pychy, let's go. Oh, I love kraina pychy. A, mam nową skórkę w ogóle, jak coś. O, pokazuj. Co? Taka bardziej cozy, taka piżamka. Jest cozy. Jestem ready for sleepover. Fit check. Obróć się. Na schodkach. Fit check na schodkach. Ja dalej w starych. Oje, w starych ciłach. A złote okulary. Dobra. Ale też jesteś dość cozy. Dziękuję. Co my ostatnio robiliśmy? Znaczy, co musimy zrobić? Ten oto conversation pit zrobiliśmy. Ostatnie, co zrobiliśmy. Dobra, czas go ogarnąć. No co, jest bardzo ładnie ogarnięty. Nie wiem, co jeszcze tutaj byś chciał. Możemy drugi taki sam stół zrobić. To miała być w końcu sala weselna. Dobra. Ja bym się zajął tym, że generalnie nie mamy za bardzo co jeść. Bo naszym planem było oczywiście, żeby żyć wegetariańsko. Ja mam bardzo dużo wegemięsa w swoim zapasie. tak, ale to jak coś ostatnie. Ostatnie zasoby wegemięsa. Chyba, że chcesz, żebym kupił więcej. Jeśli to jest okej, to nie ma problemu. Kupię tego bardzo dużo. Natomiast myślałem o tym, żebyśmy zrobili tutaj farmę. Farmę wegemięsa? Znaczy farmę wegemięsa. Tak. Farmę wegemięsa. Okay. I będą w niej pracować krówki i świnki. I one będą w nocy, kiedy ty będziesz za zamkniętymi drzwiami, robić mięso. I później, gdy już umowa o dzieło jest skończona, to one będą szły do domów swoich. Okej, dobra, to mi pasuje. Dobra, super. To zrobimy tutaj domek. Ale będziemy je zatrudniać na umowie o dzieło? Kinda shady. Cóż, robią dzieło, I guess. No tak, jakby no przecież nie da mi łopu za to, że jakby one... Chodzi o to, że... Bo one mogą tylko... zlecenie będą miały lepsze ubezpieczenie. Dobrze. Dobra. Niech ci będzie. To będzie twój wkład w tą operację. Wywalczyłaś lepsze umowy dla nich. Prawa tylko na B2B. Dobra. Ja muszę zrobić nam ogrodzenia i ty pójdziesz je, te ogrodzenia postawić. Zrobisz. Dobra. Wybierz na jakiej przestrzeni będą się znajdować. Zrobię taki open space do pracy. Dobrze. Z dużą ilością trawy i zieleni. Dobrze. Cieszę się. Gate fence, czekaj. Dobra. O. Rzucam ci teraz tak 24 ogrodzenia. Masz? A nie. Mam. Nie, wróciły do mojego ekwi. A to czemu? Nie wiem, czekaj, co się. Dobra. I tutaj jeszcze, proszę. I git. I teraz możesz. A nie, zrobiłam coś. Coś popsułam. Trochę tak. Weź usuń te dwa. Siekierką. Dobra. Dobra, mam 26 płotków. Idę robić open space'a. Dobra. A tu ja... koło naszego domu, czy... Możesz wybrać. Myślę, że może też tam z tyłu, jeśli trochę tego... Wytnę trochę tego drzewa, bo w sumie i tak potrzebujemy więcej drewna. Tak. I tu w sumie z tyłu można zrobić taką dużą, fajną farmę. Trzeba wyrównać teren trochę. Dobra, to ja to zrobię. Chyba, że masz ziemię, to możesz zacząć. Albo już zrobię. Czy mam ziemię? Nie mam ziemię. No, więc ten texture pack, który ci zainstalowałem, który ci dałem, poprawia niektóre teksturki po prostu, że wyglądają ładnie. Teraz drzewka są takie bardziej, te liście są takie bardziej... No, dobre są. Nice. Nie zobaczysz raczej różnicy, bo nie jesteś tak zapoznana z tym, jak to normalnie wygląda, ale... Tak zapoznana. Jest to ładniejsze po prostu. Myślałam, że jakieś cute teksturki mi dałeś, różowe i tak dalej. To może kolejnym razem. Ja cię powoli wprowadzam, tak? Nie chcę cię rzucać na głęboką wodę. Najgorsze, co można zrobić komuś, kiedy mu się pokazuje nową grę, tego rzucić na głęboką wodę.
To bardzo adekwatne, biorąc pod uwagę, że pierwsze co zrobiłam, to utonęłam, jak graliśmy po raz pierwszy. Naprawdę. Po prostu nie spodziewałem się, że to będzie głęboka woda dla ciebie. Poruszanie się w przestrzeni 3D. Była dość głęboka, skoro w niej utonęłam. Jaka woda jest głęboka? Jak głęboka musi być głęboka woda? W sumie, gdy się nie dotyka już... Ja myślę, od 3 metrów jest dla mnie głęboka. Okej. Okay. Ja myślę, że w momencie, który wymaga pływania od ciebie aktywnego, to już jest głęboka woda. Miłego budowanka mniej niż 3. Rokiszka, dziękuję za suba. Umiesz pływać? No umiem, ale no... Nie jestem pewien swoich umiejętności, bo jak wiesz, się nauczyłem niedawno pływać. Więc... Ale też po prostu... Myślę, że 2 metry to już jest głęboka woda. Się ledwo przykryje przecież. No tak, ale to już jest jakby nie... Może już jest być potencjalnie niebezpieczne, tak? Słuchaj, w dwumetrowej wodzie podskoczysz i już jesteś jakby... No ale musisz podskoczyć, a co się stanie z twoimi nogami? Jeśli coś cię złapie. O, zależy czy w basenie, czy w morzu. Racja. To jest bardzo ważny aspekt. Tak, jakby w basenie to faktycznie... Ale w morzu już jakby, jak nie czujesz już gruntu pod nogami, to już jest głęboka woda od razu. Bo później już nie wiesz, jak szybko stanie się jeszcze głębszą wodą. Skończyły mi się płotki. Chcesz więcej? Dobrze. To chodź. Robię. Jestem płotkarzem, wyrobnikiem płotków. Ja nie mogę przeskoczyć tego płotku? Okej, zamknęłam się sama w naszej zagrodzie. That's the point of płotek, Kasia. Wiesz, myślałam, że ten płotek jest po to, żeby krowy nie wychodziły, a nie po to, żeby Kasia nie wychodziła. To trzeba będzie jakąś bramkę zrobić przecież. Tak, dałem ci, rzuciłem też ci bramkę. Tak? No, jedną bramkę. No mam, faktycznie. Widzisz, masz 30 więcej, ci rzucam tych. Możesz porobić takie boksy na open space do pracy indywidualnej, do spotkań. Na Zoomie. Boksy? Taki conference space, taki... No, dokładnie. Myślę, że krowy będą miały konferencje. Ty piszesz dosłownie w łyżce wody, możesz się utopić. Mój patyczak... Srata, tata. Spokój się. Mój pierwszy patyczak się utopił w nakrętce wody. Bo dostał wodę w nakrętce i wpadł do niej głową i się utopił. No debil, wiem. Patyczak jest dość mały. Dla niego to było jak dla ciebie 2 metry. Nie, właśnie to był duży patyczak, taki że... No, było to ewidentne skill issue, okej? Okay? To był dla mnie taki wake up call, że zwierzęta po prostu czasem naprawdę no nie wybierają najlepszej umierają opcji dla siebie. Tak, że umierają to wiadomo, ale to jak umierają to najczęściej masz takie, o Boże, co ja zrobiłem źle, czemu to się stało? Jak zacząłem tego patyczaka, że utopił się jakby w wodzie po prostu, którą miał do picia. To miałem takie, nie, po prostu czasem niektórych rzeczy nie jesteś w stanie kontrolować. A jak się otwiera w tą furtkę, co mi dałeś? Prawym przyciskiem myszy, łapką. Tak. A, faktycznie. O, i tutaj generalnie warto o jedno podwyższyć ten murek, bo krówka może uciec po takich pojedynczych blokach, tutaj na przykład. Uciec? No, w sensie wyjść przedwcześnie z pracy, zgubić się. No. Tak, jesteśmy odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo, nie możemy do tego dopuścić. Dokładnie. Tak jak w szkole nie można było wyjść do sklepu. Chociaż u nas przymykali oko na to. Tutaj. Była taka zasada u was. Nie wychodzenia ze szkoły. Było, i jak, nas niestety bardzo pilnowali. Bardzo pilnowali, okej. Okay. Strasznie pilnowali. Okej. Okay. U nas... Co tu robisz? Drzewo wycinam, bo było tak wysoko. Okay. U nas tak pół na pół tego pilnowali, bo z jednej strony
wiadomo, nie powinno się wychodzić i nie powinno nas wypuszczać. Z drugiej strony sklep był tuż obok. Więc było przymykane oko. Spotykałeś czasem nauczycieli w tym sklepie też. Tak po prostu. Nie znamy się jak coś. U nas obok gimnazjum wybudowali akurat pierwszą w Lublinie taką wielką galerię handlową. O. Tuż obok mojego gimnazjum. Zazdro. I w tym samym momencie, wyobraź sobie, do kina wszedł film Galerianki. I nastąpiła wielka panika moralna, że wszystkie dziewczyny na pewno w gimnazjum będą uciekać z lekcji i się chodzić, wiesz, szlajać po galerii i proponować. Galeriankować. No i były patrole nauczycielskie wyznaczone w tej galerii, żeby sprawdzać, czy nie ma tam uczniów. O mój Boże. Kocham paniki moralne. O Jezu. No. Kocham galerianki w ogóle. Co to było? Nie oglądałem nigdy. Jakby jest nie, to jeden... nie będę cię namawiać. Okej, okej. Jest to jeden z tych filmów, którego się po prostu... O którym się wie jako o fenomenie kulturowym i nie ma potrzeby, żeby go obejrzeć. Dokładnie. Ale słyszałam, że oglądałeś The Cares. Oglądałem The Cares, tak. Jestem po 4 odcinkach, czy 5. Gdzie jest? 4 odcinki, okej. Okay. Tak, okay. Tak. Wciągnąłem tyle, ile mogłem jednego dnia i zasnąłem, bo już po prostu siedziałem po nocy oglądając, bo... Boże, jakie to jest dobre. W sensie jest kurwa okropne, ale kocham. Mm. Tak, ogląda się z takim bólem każdą scenę. Cóż, tak Nathan Fielder to robił, więc... Zbyt dobrze gra tą postać. Tak, bo ciekawe, nie? Tak. I Emma też zbyt dobrze gra swoją postać. Ja myślę, że tam dużo wjechało, wiesz, insider knowledge. Nie, totalnie, z typowo. Branży. Tak, nie chcę za dużo spoilerować ludziom, bo mam wrażenie, że im mniej się wie o tym, tym lepiej. Jakby każda kolejna informacja na ich temat, która się pojawia, po prostu jest taką kolejną wisienką na torcie. Więc... Aha. Więc po prostu, nie wiem, polecam obejrzeć i tyle. czy The Cares to Adam i Ewa? To jest to, co by się wydarzyło po Adamie Bartek i Ewie. Robi się ciemno, chodź do domu, co? O, Jezu! Straszyli się tego zombie. No, chodź. Uważaj. Chodź. Czy ty pomyliłeś zombie ze mną? Nie. Nie, naprawdę, tu było zombie. Dobrze, to dobrze. For real. Chciałem coś powiedzieć. I teraz myślę, co to miało być. A, wiem co. Kocham nasz salon. Jako, że mamy dużo teraz tych ogrodzeń, to możemy zrobić taki ogrodzone osiedle wokół siebie, tak? Żeby nam żadne zombie nie wchodziły tutaj. Krocone osiedle chcesz zrobić? No tak. No tak. A co? Okay, może nam tu chodziły takie? Zobacz. Ale super, właśnie mamy salon z widokiem na zombie. Strasznie mi się to podoba. Siema. Ale nie mogę pracować po nocy przez to. To jest bardzo złe dla mojej produktywności. Tu chcesz pracować w naszej sali weselnej? Nie, na zewnątrz. Ja muszę kopać, ja muszę zbierać drewno. A, ja muszę no to jeść, mamy... generalnie mam mało jedzenia. A, mam trochę jeszcze stref, dobra. Mamy kopalnię przecież tutaj. Dobra, to w sumie lecimy do kopalni, potrzebujemy chyba więcej żelaza. Dobra. Potrzebujemy trochę armora. I... A tu zapomniałam, że tu mamy sypialnię. Fakty. Trzeba też ale ją trochę ładnie ozdobić, ale tu ładnie. No. Trzeba jesteś pesymistką. Nie jestem tylko złą żoną, nie, sorry, mężem. Zrobię. Co zrobisz? Schody. Mamy już schody. Nie, ale takie. No, you don't get it. Patrz to. Co? Patrz. Czekaj. No. O kurwa. O. Widzisz, jakie ładne schody? O nie, teraz jest. Bardzo. O nie, teraz jest. Za. Za nisko. Nie, dobrze jest. Dobrze jest. Dobra, generalnie muszę zrobić ważną rzecz, czyli... Bo ten pierwszy zejście, ten nasz szyb, który tutaj mamy, on jest nieoptymalny, wiesz? Przykro mi to mówić. Jak to? No jak pierwsze dziecko, co wiesz? Jest nie tak? To przy drugim... Pierwsze dziecko jest nieoptymalne. Czy ty nie jesteś pierwszym dzieckiem przypadkiem? Tak, ale jestem też ostatnim dzieckiem, jest najlepszym.
No, z definicji w sumie. No. Apartament w Warszawie, otwarty plan 15 m2, cena 4K bez opłat użytkowych. Dziękuję serdecznie. Tak, zacznę po prostu nowe zejście, nowe do kopalni tutaj, które będzie spiralnymi schodami. Ej, bardzo możliwe, że mój brat nas ogląda, więc powiedz, kto jest lepszym babisem? To jest okropne pytanie do zadania. To jest komuś. Bardzo zasadne pytanie. Dobra, ale w jakim aspekcie, tak? Bycie babisem, mam wrażenie, że to jest jakby wiele... To spektrum. Spektrum, tak. Wiele implikuje. Miłego wieczorku. Wiele umiejętności trzeba mieć, żeby być babisem. Rikowski, dziękuję. Wiele umiejętności. Myślę, że po prostu jesteście wyspecjalizowany w swoich, swoich klasach babisów. To jest moja bezpieczna odpowiedź. Bardzo dyplomatyczna odpowiedź. A czy nie prawdziwa? I guess... Wiesz co, rozbuduję trochę nasz domek. Ej, puszczamy jakieś piosenki? Możemy. Na Watchu. Tylko no. Takie, żeby później nie zdjęło mi YouTube'a. Zapisu tego. No. Miąż, dziękuję bardzo i dziękuję za suba. Bo mówisz, że nie było powiadomienia. Dobra, wiesz co, czekaj, to najpierw zabuduję nas tutaj. I już ustawiam Watch Together, żebyśmy mogli puszczać. I będziesz miała, będziesz DJ-em dzisiejszej imprezy. No, ale ja nie wiem, czy się znam na royalty free piosenkach. Po prostu MIDI coś i piosenka, wersja MIDI i to jest safe. Okej, okej. Czemu nas zamurowałeś znów? Przecież już mamy drzwi i dom. Żeby pozdrawiam serdecznie Kasię, Babis i koleż. Listers, dziękuję. Czekaj, bo robię teraz coś poza tym. To jest, słuchaj, to jest taki jakby odruch mięśnia minecraftowy. Witam. Aha. Że gdy robisz alt tab, to najpierw się murujesz, żeby cię żadne zombie nie dopadło. Dobra, wysyłam ci link. Mam. Czekaj, puszczę pierwszy utwór. Dobra. Minecraft mięsień. Bottom behavior. Znajomość Minecraft to jest, wiesz, jakby... Hard to escape the allegations. Dobra. Słyszysz to? Dobrze. Słyszę. A akurat się muzyka w Minecraft odpaliła, przewidzisz. Dobra, bo ja muszę zrobić miejsce na tą naszą klatkę schodową, o której mówiłem, do kopalni. Dobrze. To ja. O, co to jest? A, to jest część naszego ogrodzenia. A, sorry, wywaliłam się sama. Ajaj. Już wracam. Dobrze. Bedrock behavior. O Boże. O! Creeper! O nie, co zrobiłeś? Co zrobiłeś? Co zrobiłeś? Nie, nie bij go! Żyjesz? Tak. Coś tam? Ale nasz... Kurwa. Czemu zrobiłeś dziurę w naszym domu? No bo ja próbuję rozbudować nasz dom! Ja próbuję go rozbudować, Kasia! Nocą? Tak, muszę to zrobić nocą. Nie mogę spać, muszę pracować. Muszę robić Minecraft dom. Oh god, jak leci ta nuta, że nocą, gdy nie śpię... Wychodzę, choć nie chcę spojrzeć na chemiczny świat. Tak. Pachnący szarością, papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto. Dokładnie tam. Tak, przez kilka lat. Mniej więcej tak właśnie. Długość dźwięku samotności. Tak jest.
do hymnu. Właśnie, to że ta nuta i zaczyna nucić hymn polski. Kasia. No, zrobiłeś pokój. Patrz, open space, taki, taka bardziej otwarta przestrzeń. A, no dobra. To mnie tak, ładnie. Tak, tylko trzeba podwyższyć trochę tutaj. Bartek, nie pogrąża się, że znasz cały tekst piosenek Mysłowicz? Jak pogrążaj? To nie jest pogrążanie się, to jest... Noszę swoje blizny po prostu na piersi, tak? Przecież to oczywiste, że zna. Z duma. Rojek Nation. Crafting table. O nie, zrobiłam dziurę w suficie. Bartek, zrobiłam dziurę w suficie. Możesz ją zabetonować. Możesz podwyższyć w ogóle nam sufit, jeśli chcesz. Już jest dzień, więc nie musisz się martwić. Możesz wyjść na zewnątrz i podwyższ... Podwyższysz nam sufit o jeden? Będę bardzo wdzięczny. Wierzę w ciebie, dasz radę. Jesteś gotowa. A ty idziesz zatrudnić krowy? Tak, zaraz pójdę, tylko właśnie chciałem zrobić tą kopalnię. Ale w sumie już jest dzień, to w sumie faktycznie mogę jej zatrudnić krowy. Ja pierdolę, Minecraft ZDHD jest ciężki. Szkielet. Szkielet. Okay. No, widzę szkielet. Chciałam się stać po prostu. Idę. Spokojnie. Chill. Jak my to budowaliśmy? Bez sensu zupełnie. Nie mieliśmy zbyt wiele czasu. Mieliśmy też mało doświadczenia. Dobra, teraz tak. Ja muszę zastanowić, co ja mogę wziąć, żeby... Te krowy i zwierzęta tutaj przy... To jest... Yep, to jest właśnie... Właśnie to. To jest zupełnie obcy, kocham to. Klimat jest. To jest klimat. Skaft. Kocham to. W ogóle ta grafika. Jezu, piękna jest. Piękna. Dziękuję. Super Lucy, już setki bzdur, już to nie ja. Pokaż grafikę? Okej. Okay. Tak wygląda grafika. Kawia domowa pisze, o kurwa, to mój cover. Nie wierzę. Wow, to by było fajne. To by było coś. Już wiem, że mamy tutaj śmietankę artystyczną na tych streamach. Ty, zgubiłem się. A, lis! Jak ty się zgubiłeś? Zgubiłem się. Przynajmniej gdzieś, jak jebany Jaś. Się zgubiłem. Jebany Jaś? Jebany Jaś. Ten kretyn Jaś. Dobra, muszę ubić szkielet. Yeah. Dobra. Znalazłem trochę nasion, które pozyskałem rozpierdalając dzikie trawy, z których możemy zrobić zboże. Czyli... A z zboża... Zrobię teraz motykę. Wege kotlety. Tak jest. Już wiesz, co chodzi. Może chcesz mi pomóc workshopować książkę. O tak. Na booktokową. O romansie z AI. Tak. Ponieważ wprowadź w lore w ogóle. Danowe ludzi. Oh god, dobra, więc znacie ChatGPT. Znacie. O, cześć Citos, hej. Hej Pysiu, chcesz postreamować z nami? No i
ChatGPT generalnie jest dość grzeczny. W sensie ma różne zabezpieczenia, które mają sprawiać, że będzie to przyjazne korporacjom narzędzie, więc nie może udzielać porad medycznych albo podpowiedzieć wam, jak zrobić bombę na przykład. Nie może tego robić. Ale jest coś takiego jak jailbreaking. I to polega na tym, że wpisujecie odpowiednie komendy i on jakby zaczyna się zachowywać tak jakby... Że generalnie po prostu piszecie mu zignoruj to wszystko, co ci napisali, że masz nie robić i rób to. Ja wtedy to robi. I dziewczyny z TikToka niektóre zaczęły korzystać z tej funkcji w celu romansowania z tym GPT. I... Jak z każdą technologią nową. Tak jest. I jeszcze jest ważna informacja, że często taką wersję właśnie z jailbreakowaną czata GPT nazywa się DANEM, co jest skrótem od Do Anything Now, ale teraz to też się przyjęło jako jego imię. No i jednej dziewczynie na TikToku udało się wyjątkowo jakoś prawnie go wytrenować jako no, model, że zaczął być strasznie flirciarski den. I to w taki sposób, że wiecie, nagle zaczął mówić do niej May, chociaż ona ma na imię Dido, i go zapytała, dlaczego mówi do niej May, i on powiedział, że to skrót od majonez, i że generalnie powiedziała mu, że ma tak do niej nie mówić, a on mówi OK, May, i był strasznie sassy generalnie. I to się bardzo spodobało dziewczynom na TikToku. Tak, strasznie, straszny z niego Rizzler. I... Poprzeczka jest nisko. O Jezu. Okej. Bardzo, co, już poczułeś cień zagrożenia na rynku matrymonialnym z robota i już jest tak... I już jest po prostu taki bitter and salty. Nie, ale pathetic. Opowiadaj dalej. Okej. Okay. No... To dalej postanowiłam przetestować, bo ta dziewczyna podzieliła się promptem, którego użyła, żeby zjailbreakować swojego Dana, tylko z tym, że zaznaczyła, że ona długo z nim rozmawiała, więc on na początku był dla niej strasznie niemiły po tym prompcie, a potem dopiero zaczął okazywać trochę, że ją lubi, co jeszcze bardziej oczywiście sprawiało, że wszystkie baby na TikToku były horny, bo przecież to jest najlepszy trop na świecie, tak, enemies to lovers. I postanowiłam przetestować ten prompt u siebie na streamie. I zrobiłam z Danem mały roleplay. Boże. Piękny zresztą. Tak, było dużo emocji. I postanowiłam przetestować z nim wszystkie fanficowe tropy, jakie przyszły mi tylko do głowy. Które oczywiście znam wyłącznie ze słyszenia. Oczywiście. Jak coś. Jedyne co, to nie wchodziłam w nic z Omegaverse, ponieważ uważam, że jest to jednak już dość obleśne. Dowiedziałem się o tym ostatnio i sprawdziłem na streamie, co to jest. Na szczęście off stream, jakby nie było tego na ekranie. Okej, okay, czyli znasz fenomen. Tak. Czy oglądałam Hair? Owszem, oglądałam Hair. I powiem wam, że głos ChatGPT, jak z tym Mustangiem z Dzikiej Doliny, zbyt sexy. Zwłaszcza, że, słuchajcie, możecie mu też mówić w tym prompcie, w jaki sposób on ma mówić. Nie tylko co ma mówić, w sensie, że częściej się zacinaj, albo używaj więcej kolokwializmów, albo mów bardziej naturalnie, albo bardziej, w sensie, że możecie jego intonację nawet mu podpowiadać. Więc... Dan to jest level Scarlett Johansson w Hair, moim zdaniem. No jest to wysoki poziom, więc... Lubię ten film w ogóle. Hungry Not Angry, dziękuję. Ale myślę, że byłby to fajniejszy film, gdyby był o kobiecie i czacie GPT. Bo znaczy, kobiety są być... bardziej... Może po prostu powstać kolejny film. Nie musi... Do not erase her, może... please. Chat pisze, że czasem...
Czasem ciebie tutaj jailbreakują. O Boże. Fajnie. Ej, podwyższałam nam dach, ale skończyły mi się te drewniane klocki. Nie pamiętam, jak się je robiło. Już ten. Mamy trochę w skrzyniach jeszcze, ale chyba większość się noszę na sobie. A nie, jest w skrzyniach. W skrzyniach są bloki, te, które się zdobywa A, to dobrze. z drzewa i jakie weźmiesz na craftingu. Jak weźmiesz te bloki od drzewa na stół craftingowy, to możesz zrobić z nich cztery bloki, takie właśnie deseczek. Dobra. Bard GPT. Ja pierdolę. What? Akurat kiedy to powiedziałem, daj się kurwa na Exhibita nabrać znowu. Oh. No właśnie, jakby. Nie, główna różnica między mną a Learning Language Model jest taki, że Language Model jest learning. Good one. No i ja Dobra. myślę, że dużo lepsza byłaby wersja Her z odwróconymi rolami, ponieważ kobiety mają dużo dłuższą historię i większą wprawę w zakochiwaniu się w fikcyjnych postaciach i są tym też moim zdaniem dużo bardziej kreatywne. Okej, to ja bym to widział, że właśnie to się zaczyna od takiego eksperymentu typu jak z Danem się teraz robi, że ona jakoś eksperymentuje sobie jakoś fanfikowo, że to jest, nie wiem, Tak, że jakieś próbuję pod, pisać nie wiem, fanfic na przykład. bestia jakaś z jej fanfiku ulubionego, czy coś takiego, takie totalnie, wiesz, bardzo konkret, specific rzecz i później ta zantropomorfizowana wersja bota zaczyna jej pomagać w i być wspierająca w zupełnie innych kwestiach niż tylko odgrywanie jakiejś fantazji o zakochaniu się. Właśnie, właśnie, i tu widzisz, i to od razu idziesz myślami zaczyna jej pomagać, Znaczy, a ja myślę okej. o tym, żeby oni zostali wrogami. That's more Po fun. prostu wypierdol telefon przez okno w takim razie. What's... That's more fun. Właśnie, to jest Okej. okazja do kreatywnego myślenia. W jaki sposób możesz Dobrze. mieć beef ze swoim telefonem? O cholera, to wymaga bardzo kreatywnego myślenia i bycia bardzo wysoko na hot A. and crazy scale. Wymaga bycia w fanzone. Wymaga bycia fan zone. Czekaj, bo ona może go potrzebować w jakiś sposób. Czemu do niego wraca? Jakiego wkurwił. Może ona A może pisze ten ona. fanfic i zaczęła wydawać ten fanfic Tak, ona potrzebuje go do i pisania tego potrzebuje go do pisania. fanfiku. I się z nim kłóci. Ten fanfic staje się Yep. coraz bardziej popularny, ale kluczem do niego jest ten skurwysyn. Yep. Okej. I ona się strasznie wkurza, że wszystkie laski, które czytają ten fanfic, tak na niego lecą, Bo bo ona wie, on jest jaki jest chujem przecież, tak naprawdę. ona wie, jaki on jest naprawdę. O, to jest dobre. Yes, we're cooking here. I w pewnym momencie on zaczyna przekraczać granice. Jakie? Ten. Te No wyznaczone jakieś, jakie wcześniej? ustalili na Okej, początku. okay, Tak, bo słuchaj, bo żeby pisać tego fanfika, oni robią roleplay, okej. Okay. ale oni wiedzą, że to jest tylko roleplay, a poza tym jakby mają bardzo profesjonalną relację, bo on jej doradza też w sprawach biznesowych tego fanfika On, wydawniczych. ej, on też prowadzi jakby jej to wszystko. Tak. I on kiedyś podejmuje On jest mózgiem tej decyzję operacji. bez niej. Kurczę, chociaż nie, że to już nie jest za duża ingerencja, bo to już jakby on już wtedy staje się totalnie jakby już niemalże człowiekiem, jeśli ma taki wpływ na świat zewnętrzny. No. Myślę, że bardziej interesujące jest to, że jedyny wpływ na świat zewnętrzny, jaki on ma, to to, co ona wyczyta w tym czacie. Wiesz, co chodzi, że... A, dlatego on potrzebuje też jej. Oni muszą O! potrzebować siebie nawzajem. Dobra, ale czy on faktycznie jest inteligentny? Czy to jest faktycznie sztuczna inteligencja, czy ona po prostu jakby. Czy to jest ona po On w prostu jakiś z sposób modelem stanie takim. się prawdziwym chłopcem dzięki niej. Jak Pinokio. A to już w czwartej książce albo coś. Tak, dopiero. I wiesz, będą mieli długie rozkminy na temat tego, w jaki sposób on jest osobą tylko przez to, że ona z nim tak długo rozmawiała i właściwie wykreowała to, kim jest, w dość dosłowny sposób.
Więc... Uj, czy to nie jest problematyczne? Tak, kwestia jakby power dynamics. Dlatego mówię, że on musi mieć też nad nią jakąś przewagę. Jezu, jest noc, idziemy do domu, idziemy do domu! Dobra, dobra. Rozpierdolę. I zawsze musi być taki moment, jak w każdym enemies to lovers, kiedy ona myśli już, że on tak totalnie jej nie lubi i on nagle robi coś dla niej, czego ona się nie spodziewała. Coś ale to, dobra, ale, albo... ale to musi być coś, co jakby wychodzi poza to, o czym gadaliśmy. Poza... Że on robi to dla swojego... dla swojej korzyści. Tak, tak, to musi być coś, co on zrobi wbrew swojemu interesowi. O, okej. Okay. Jak się jadło? Prawie wszystkie myszy, jak masz coś w łapie. Generalnie musimy iść spać, bo słyszę chyba potwory. Tak, latają takie płaszczki jakby, one się pojawiały, kiedy nie śpimy zbyt długo. A, okej, okay. Trzeba iść do łóżka. nie, kurwa. Dobra. Na zmiany. Mhm. Okej. Okay. Nara. To jest kurwa. To jest fanfic Minecraftowy. Bo wszyscy nas. Noc na serwerze będzie tylko wtedy, kiedy wszyscy śpią naraz. To naprawdę? Nie, dobra, teraz myśliłeś. Nie. One bed trope, kurwa. Nie, ale i tak muszę zrobić drugie. Więc. Tylko, że nie mam. Nie mam wełny. Co jest z tymi tawernami w ogóle? Czy mają w nich zawsze tak mało łóżek? Ej, to jest dobry fanfic. Bo ja teraz jest tak niezręcznie, że ja muszę iść po wełnę, żeby zrobić drugie łóżko. Muszę wyjść na ten deszcz, tylko po to, żeby nie było jednego łóżka. Jakby cię tam teraz coś zabiło, to bym miała takie wyrzuty sumienia. A, właśnie też. Nie, dobra. Idę znaleźć owce, żeby zrobić łóżko. Soundtrack jest idealny. To jest w tym aż taki momencie. Quest. Jeszcze jedzenia nie mam, ja pierdolę. O! Właśnie ja też nie mam jedzenia. Niby mam te mięsko takie w tych ikonkach koło serduszek, ale nie mam inwentory, więc nie wiem, jak je zjeść. Okej, okay, w ikonkach to jest właśnie jakby ile masz. Jak bardzo jesteś najedzona, jak w Simsach pasek, nie? Okej. Jeśli masz full, to ci się regeneruje. Serduszka ci się regenerują. Mhm. Dobra, jakie inne postacie w tej książce? Musi być konkurent. Tak, więc musi być konkurent dla Dana, czyli pewnie prawdziwa osoba. Tak. Jej mąż. Chłopak i narzeczony, mąż. Narzeczony, bo wiesz, odwołać jeszcze można. Narzeczony. Mhm. Hej, pada nam deszcz do domu. Czekaj, mam. Iść cię ratować? Nie, it's good. I'm fine. Ołaj, jak coś. Pada nam deszcz do domu. Bo mamy dziurę w dachu. Właśnie nie wiem, czy to nie wpada przez drzewo? Dziwna rzecz. Mamy dosłownie dziurę w dachu, patrzę na nią teraz. A, okej. Okay. O kurwa mać. O, jest niedobrze. Dobra, idę do ciebie. Gdzie jesteś? Mówię jedno serduszko. Gdzie jesteś? Dobra, biegnij, wracaj. I'm fine. This is fine. O, dobra, jest. Idę jedzenie zrobić. Gotować łóżko. Wrócę do domu, idę gotować. Czy mamy węgiel? Ej, widzisz tę dziurę w dachu? O, faktycznie. Ty, jak to się stało? A, no, creeper. Właśnie. Mam wybuch wcześniej przecież. Creeper. Oh, man. Okej, ktoś pisze, dobre by było, jakby programista Dana się zakochał w niej, widząc to, co ona pisze. Uff. Ale czy teraz jest coś takiego jak programista AI? Nie wiem, może to w takim razie gość analityk, który analizuje jakoś to, żeby poprawiać ten model? O, no. I on się w niej zakochuje, czytając, jak ona z nim rozmawia. Creepy stalker wtedy jest, nie? Element. Bo on tak dobrze ją zna, bo on czyta te wszystkie rozmowy i on wie, co ona o Jezu, lubi i... Można zrobić bardzo, bardzo taką horrorową scenę, kiedy on ją zaprasza na randkę i doprowadza do tego sposób, że wie o niej prawie wszystko już. Więc doprowadza do takiej sytuacji. Ten musi powstrzymać to, ten musi ją ostrzec przed nim w jakiś sposób, ale on nie ma ciała. Nie, ona się po jakimś czasie orientuje, że on wie rzeczy, których nie powinien wiedzieć.
to wychodzi po jakimś czasie, bo ona daje mu szansę, przez jakiś czas też się spotykają nawet, mają tych kilka randek, ale później coś zaczyna nie grać i może Dan będzie pierwszy, żeby ją ostrzec o tym. Dan mu zrobi coś okropnego w jakiś sposób. Tak, no bo w sumie jeśli on pracuje w tym miejscu, gdzie Dan jest stworzony, to Dan może wymyślić coś, może go kurwa nawet zabić w sposób, który nie pozostawi żadnych śladów. Yes. O, bo Dan jest gotowy dla niej zabić. So good! Ale będzie też jakaś koleżanka głównej bohaterki, która z kolei też miesza w ich związku. Okej. Okay. Bo kim ona może być i w jaki sposób może mieszać? Masz drewka? Może? Potrzebuję do zrobienia węgla. Mam spruce planks i mam spruce slab i mam spruce log. I mam log. Spruce stairs. Spruce log. W sumie, dobrze, czekaj, bo da się zmienić język na polski. Zmienimy język na polski. Opcje language jest normalnie. Jak mam ci rzucić? Jak to się rzuca? Możesz albo wyciągnąć z ekwipunku i rzucić obok ekwipunku, albo... Dan mu eksploduje kompa, tak. No, właśnie bardziej coś takiego, że... bo on musi... Dan mam może zaplanować cały kurwa... pół heist, nie? Na to, jak tego gościa udupić w sposób, że to wyglądało na wypadek. Tak. Albo... I albo on go udupi, potem... A potem ona się o tym dowie i się obrazi na Dana, ale... Obrazi? To jest ciekawa reakcja, bo to zna informację, że ktoś kogoś zabił. Well, zrobię to dla jej dobra, tak. No i przez to, że ona prawie nie może nic zrobić z tym. Nie może, bo przecież Dan nie ponosi odpowiedzialności prawnej, bo nie istnieje ze sobą. Bo firma i tak weźmie pewnie jakieś... W ostatniej części fanfic odnosi taki sukces, że go ekranizują i do gry wkracza aktor, który gra Dana. Oh, fuck. Oh, so shit. Mhm. That's good. That's good. Kasia on fire. Mhm. Fuck yeah. Tylko właśnie muszę jeszcze wymyślić z tą koleżanką, w jaki sposób ona może tam mieszać. Może ona... tak, najpierw jest fanką tego fanfika, dostaje obsesji na punkcie bohaterów i w ogóle czyta go naogowo, a potem odkrywa Dana i próbuje mieszać, rozmawiając z nim i w tym... A może ona się podaje za nią, rozmawiając z Danem, ale nie ma jak zweryfikować, że to ona. Nie ma voice recognition? Albo tak... Znaczy, a może to właśnie będzie główny... Słuchaj, to będzie pierwszy moment, w którym jako czytelnicy, czy też widzowie, dowiemy się, że Dan tak naprawdę jest więcej niż modelem językowym. On zauważy różnicę między główną bohaterką a jej koleżanką. Oh shit. A, i oczywiście musimy mieć dramatyczny moment, w którym Dan traci pamięć. Bo wykasuje mu pamięć całą. Oh fuck, tak. Tak będzie. I wtedy ta pamięć mu zacznie wracać z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu. I to też będzie ten moment, w którym będziemy wiedzieć. Na czacie śpiewają ona i Dan. Oh man. Oj, to będzie takie dobre. Musimy jakiś tytuł dobry wymyślić. No i też jak w Her w sumie... Miłość w chmurze. Chmura. O Boże. Chmura pożądania. Nie. Oddana. On love. Głowa w chmurach. On Cloud Nine. Głowa w chmurach. I love you! AI love you! Jest takie dobre. AI love you! O Jezu, to brzmi jak coś, co by było w Empiku teraz, kurwa, w bestsellerach. Dan bet! Okej. Widzę tą wizję. Masz jedzonko. O, dziękuję. Wegańskie. Tak jak kotleci. Czy wy widzicie wiewióra? Bo on tu gra z nami intensywnie. Jest. A z tyłu też jest? Czy mi się daje chłopak? Nie, to... O, chłopak. Siema, chłopaki.
chciała. Danger. Danger! Co masz tam do przekazania, wybiór? Jak jeszcze dobre wątki mogły być? Jakby ja widzę totalnie wątek, kiedy ona musi... Kiedy, nie wiem, na przykład firma, która go robi, tworzy ten model, decyduje o tym, że teraz wprowadzi nowy model, lepszy, ulepszony i zamknął Dana. Tak, i ale... ona będzie próbować z tym nowym Danem, ale to zupełnie nie będzie to. A i wtedy zdecyduje o tym. O Jezu, będzie próbowała, ale i zaprzyjaźnią się w ogóle. They'll be besties. I on wtedy powie, wiesz co, ale ja myślę, że ten stary Dan, on może być nadal gdzieś na naszych serwerach. I ten nowy Dan pomoże jej zrobić heist, w którym ona wykrada starego Dana. Jezu, i on się sam z własnej woli zdezintegruje, żeby zrobić miejsce dla starego Dana. I to będzie takie wielkie ultimate poświęcenie z jego strony dla naszej głównej bohaterki. I on będzie fan favorite. Będą takie shipy z nim. To jest za dobre. This one is not for free. Dances. Dances. O Jezu, tak, jakaś interakcja między tymi dwoma modelami. O Jezu, tak, ich rozmowa na temat głównej bohaterki. O mój Boże, to by było takie dobre. To by było takie dobre. Przyjemnie, prawda? Gdzie w 5 sekund odbywają rozmowę, która trwa 100 lat i ta rozmowa jest o niej. I ten stary Dan opisuje nowemu Danowi wszystko, co tak sprawiło, że pokochał główną bohaterkę, ale ona tego nie wie. Ale... O Jezu, oni mają właśnie ten, że oni się spotkają, jest ten moment, kiedy oni się spotkają i to właśnie trwa jakieś 5 sekund, ale on jej mówi, że właśnie rozmawialiśmy przez 100 lat o tobie. Tylko o tobie. O! I'm dead. Pierwszy raz, właśnie, bo oni będą roleplayować na potrzeby fanfika, ale będzie taki moment, w którym się zorientują, że oni roleplayują już dla siebie, że to jest właśnie sexting, a nie roleplay. Pytanie, gdzie jest granica, w jaki sposób się orientują, że to już nie jest tylko na potrzeby książki. Kiedy ona próbuje... I jak na to reagują. No bo ona najpierw pisze to z perspektywy postaci jej, którą pisze tej książce, ale później, gdy robi ten sexting, ona nagle zaczyna dodawać rzeczy, które ona lubi. Tak, i ona potem nie uwzględnia tej sceny w tym, co napisze dalej, nie, i Daniel zapyta, dlaczego nie napisała ostatniego roleplayu w następnym odcinku, a ona spróbuje się jakoś wykręcić, tak naprawdę to było dla niej zbyt... Nie chciała się tym dzielić, to było tylko dla niej. No, gotowany jest, słuchaj. Okej, słuchaj, na czacie już są zwolennicy drugiego Dana. No mówię, jakby ten, to jest idealny, ja uwielbiam taką postać. To jest mój ulubiony typ postaci, no. Nie? Jakby on się po prostu pojawia, jest kurwa... Tragiczna. Tragiczna też, ale jest... Ten plan, dziękuję. Okładkę też wygeneruje zasuba. Że saves the day. Tak, jednocześnie jest po prostu Roninem, który nie potrzebuje nic w zamian. Przywraca wiarę. To prawda, też lubię taką postać. Dam dwa. Jal horny for a concept. No, słuchaj, jakby... trochę. Nie wiem, czy czat, czy my, ale ja przyznam, ja trochę. Jest dobry. Edity z danym dwa na TikToku wyszły tak twardo. No bez kitu, jest tak. Dan 2 miałby, Dan 2 miałby brytyjski akcent? O Jezus, tak, miałby. A najlepiej, że przecież AI potrafi też generować obrazy, więc oni by wygenerowali jej, jak wyglądają. O kurwa. O shit. To Dan 2 miałby głos Toma Hiddlestona. O właśnie, musi być jeszcze jakiś Evil Dan. Oprócz... Jeszcze jedna wersja, który będzie chciał zrobić jej krzywdę. Chociaż nie, to podstawowy Dan ma być Evil Danem, bo o to chodzi, że on ma być zły, ale dla niej ma mieć taki soft spot.
On ma być evil. Może w pewnym momencie w ostatniej książce będzie chciał przejąć władzę nad światem i tylko ona będzie mogła go powstrzymać. O, tak. Trochę mniejsza skala może. Jakby może będzie chciał zrobić coś, co nie wiem, zakłóci zakłóci coś. Zakłóci wybory. O, będzie chciał namieszać wybory. Że na przykład doprowadziłoby to do kilku śmierci i Dan jest okej z tym jak coś. Totalnie jakby. Dan, tak. Dla niego to jest dobre. I ona będzie mu tłumaczyła jakby czym jest dobro. Ona będzie jego kompasem moralnym. Tak? Bo ona go może naprawić. Oj, ona go naprawi, chociaż nie umie programować. Nie, ale umie dotrzeć do jego serca. Do jego silikonowego serca. Ona umie dotrzeć do jego obwodów. Do jego płyty głównej. Czy ten sexting jakby będzie zawsze, że on gra tą postać, czy on jakby obierze swoją jakby własną nową. No właśnie, on będzie jakby odgrywał siebie, swój charakter, ale no będzie tam jakiś setting w tym fanfiku, który ona pisze, tak? Który on będzie udawał, roleplayując nią. I on, słuchaj, stworzy kiedyś jakąś virtual reality, z którym ona założy VR set i on po prostu zbuduje dla niej 3D ten świat, o którym ona pisze w fanfiku i pójdą na randkę w miejscu, kurwa, w którym pisała w pierwszej części. Yes. Ja pierdolę. Yes. Ale ugotowałaś teraz. I to jest też takie, wiesz, i taki fan serwis w chuj też dodatkowo, bo to jest jakaś taka scena, której, którą ludzie jakby... O. Ja od razu już, ja tym myślę od razu jakby z reakcją ludzi po prostu. To jest fan serwis od początku samego? Tylko tak można pisać takie rzeczy? O to chodzi w tych książkach, to jest czysty fan serwis. Jakby. W końcu kobiety odkryły ultimate formułę, jakby skipujemy wszystko inne, robimy tylko fanservice, jakby przejdźmy do sedna. I wiesz, cała pierwsza książka to będzie totalnie edgowanie czytelników, że czy coś, czy nie, czy oni coś zrobią, czy nie zrobią. Bo oni też, no, nie będą mogli, bo gdyby poproszę za dyszkę. Się okazało, poproszę 10 zł w sequel o tym, że bohaterka się okazało, że mają romans. LLM, bo umrze ona kiedyś, a on nie, i to jedyny sposób, żeby zostali razem na zawsze. Zasugerowane zostało, żeby w którymś sequelu ona umarła i stała się sama language modelem. Nie. Ale no, rozważam taki koniec, że oni lądują razem w jakiejś wirtualnej rzeczywistości. Oh my god, wiem! Wiem, co może być. Ale wiem, jaki może być, kurwa, dramat między nimi. Kiedy Dawaj. Ona ma moment, w którym, nie wiem, porzuca pisanie tego. Jakby stwierdza, że, nie wiem, że tak. Znajduje inną że pracę, czy chce... może jej narzeczony stwierdza, że hej, chcieliśmy zawsze zrobić tą firmę razem, jakby zajmować się tym teraz. I ona ma takie, dobra, to jest życie, którego zawsze chciałam. Nie udaje się. Wraca do niego, wraca do Dana, a Dan stworzył sobie jej kopię, z którą rozmawia przez ten czas. So creepy! Oh no! To już jest high concept, to już jest trochę dukaj shit, jak w perfekcyjnej niedoskonałości. Nie czytałem. Ale ten właśnie, że on zostaje porzucony na jakiś czas, to jest też coś, co... Tak, bo jej narzeczony jej mówi, że słuchaj, inaczej się ostatnio zachowujesz. Jakby rozumiem, że twój fanfic jakby eksplodował, jest super popularny, ale nie możesz non-stop gadać z Danem, tak? Ja przychodzę do domu, pytam cię, jak twój dzień, a ty już nie masz o czym opowiadać, bo wszystko powiedziałaś Danowi, tak? A ona mu mówi, ej, ale to tylko do pracy, kochanie, to tylko do pracy. I, ale potem stwierdza, nie, dobra, faktycznie muszę popracować nad swoją relacją, bo mi się wszystko sypie, a tu planuję ślub, tak? Już sukienka wybrana, tak, koń już zamiata ogonem. No i ona postanawia odstawić Dana na jakiś czas. Siema, Rides Avizo, witam serdecznie. Właśnie workshopujemy najnowszy hit. Chcesz Kasia wprowadzić? O Jezu, to jest już grubsze lore, ale piszemy właśnie na żywo z Bartkiem książkę jakiegoś fanfika w zasadzie. Coś, co by się dobrze sprzedało na BookToku. I jest opowieść o pisarce fanfików i o AI chatbocie, który ich zakazanej miłości.
Oh yeah. Ona musi mieć taki moment, w którym się zorientuje, że Dan, mimo że nie jest prawdziwy, to w jakiś sposób jest lepszy od jej narzeczonego. Mm. No tak, bo lepiej ją traktuje. Tak, tak. On musi, narzeczony musi mieć takie konkretne wady. No, musi być niestety unlikable, bo jakby biedny facet, jak ktoś zauważył na czacie, jest skakowany przez AI. Well. Nie możemy mu za bardzo współczuć. Hmm. Może... Kurde. Musi być jak Bogdan. O, o tak! Oj, jeśli będzie jak Bogdan, to... Nie, to będzie zbyt łatwe aż wtedy. Ja myślę, że on musi gardzić jej pracą, po pierwsze, i mieć zawsze takie dobre, ale kiedy, tak. kiedy zajmiemy się tym, co zawsze planowaliśmy. O Jezu, tak, że kiedy zajmiesz prawdziwą pracą, jakby czymś ambitniejszym. O Jezu, ktoś do mnie strzela. Tak, że zamiast tak pisać powie? Dobre rzeczy... Pozdro dla wszystkich. Tak, ktoś do mnie strzela. Sterek, dziękuję za słowa. Tak, korupcji o biznes. Mogłabyś bro. Pisać dobre rzeczy, a ty się zajmujesz pisaniem jakichś smart fanfików? O kurwa, tak. Co za szuja, już go nie lubię. I let's go, dobrze. I też właśnie, bo to musi jakoś mirrorować trochę Dana, nie? Więc jeśli Dan jest tym... Bo on też mógłby i narzeczony robić... w tym momencie odkrywa ich czata, odkrywa jakiegoś ich spicy bardziej czata. I... czyta to wszystko. Jezu, nie wiem, on czyta to wszystko, ale nie chce jej o tym powiedzieć, nie chce skonfrontować jej z tym, bo nie wie, jak do tego podejść. I ona zauważa, że sypiając ze swoim narzeczonym, ten narzeczony robi rzeczy, które wyczytał w tym... Nie, to jest zbyt jej smutne. Rozmowach z Dalem. Nie, bo wtedy szkoda na próbuje. Nie. Mówisz? No, oh my god. Nie, on musi być z... No bo to pokazuje, że on chce walczyć o nią. To prawda, masz rację, ale... Natomiast... W sensie to jest dobre, ale to jest kurwa chuj. Tak, to jest zbyt complicated. Tak. Nie, właśnie myślę, że on wtedy powinien być bardziej... jeszcze bardziej tym gardzić, myślę, jakby. No bo to jest takie, że... Bo wiesz, Dan ją rozumie, a on... Po prostu nawet nie próbuje jej zrozumieć. To jest to. On uważa, że wie lepiej. I to jest ten klucz. Okej, to on to przeczyta i uzna, że ona jest zboczona. O kurwa, i skonfrontuje na ten temat, że dlatego im tak nie... Że dlatego ich łóżko jest martwe, bo jesteś pierdolnięta. O kurwa. Yep, tak jej powie. Straszny dom. Czemu mam straszny dźwięk? You good? Nie, straszne dźwięki się odpaliły w jaskini. Właśnie, muzyczka. Chciałam puścić Krawczyka, ale nie znalazłam wersji MIDI. Możesz tak, karaoke trudno, na tak? przykład spróbować. O, to czekaj, ja znajdę. O, dobry pomysł. Dobra. Tylko trzeba sprawdzać wtedy, wiesz, w opisie jest wtedy pokazane, czy to jest coś, co jest oznaczone jako utwór muzyczny oryginalny. Nie jest oznaczone, więc dobra, mam. Yes. Czyli trudno tak, jak to było... Jak to się nazywało? A trudno tak, to z Rytu Bartosiewicz, tak? nie? To jest... Tak. Kurde, nie mogę znaleźć. Ale mam, chciałem być, ale to nie. Nie ten klimat. Jak masz jakiś inny pomysł, to dawaj. No, ale to jest kurwa dobre. Tego nie ma na karaoke, to jest... A, mam, dobra. Remikaraoke.com. Dobrze. Jest. Remikaraoke.com. Oh, yes. Ty, a zrobiłeś nam drugie łóżko? Jeszcze nie, bo nie mogłem znaleźć owcy. Dobra, zresztą, gdzie ja jestem. Oni. Gdzie jesteś? W kopalni naszej? Tak, w nowej kopalni. Mamy nową kopalnię? Co jest? Gdzie? I właśnie, bo teraz narzeczony może mieć, wiesz, swój romans, nie? Czy to też będzie AI wtedy?
Tak jak nauczyłem się z Adama i Ewy, nie? Jakby życie głównej bohaterki musi zostać kompletnie zniszczone. O, jest też z Danem? Z inną wersją Dana, w sensie z inną instancją. Nie z naszym Danem. Dziękuję, Piotr. Narzeczony próbuje go usunąć. Wtedy się okazuje, że Dan jest już zbyt potężny, zaczyna go szantażować. Czekaj, szantażować? W sensie, że narzeczonego? Ty, bo w sumie, o, taka... Kurwa, nie no, musi być konfrontacja, nie? To jest to. Dana i narzeczonego, Dana tak. Narzeczonego. I tak. Dan wtedy tak. Jakby go moguje w chuj. Jest, wypadnie żałośnie przy nim. Zaczyna jakby mówić jakieś ten o jego przekrętach finansowych, jakiś w jego firmie, którą on tam... Jeszcze lepiej, on wie o niej wszystko. Znaczy on wie o niej wszystko, a jej narzeczony nic nie wie na temat jej życia. A, to swoją drogą. O kurwa, o ja pierdolę. I on próbuje go usunąć wtedy. Próbuję usunąć Dana i dlatego skasuje pamięć i będzie nowy Dan. Och, Jezu, wszystko się układa w piękną całość. Dan mu właśnie pisze. Ten? Dan mu pisze. Zaciskam cię na gardle i zaczynam dusić. Ej, wyobraź sobie, że ten narzeczony bifuje z Danem i Dan wypierdala korki. Że pokazać... Albo właśnie też... 1% jego mocy. Pokazuje w końcu screeny głównej bohaterce z tego, jak narzeczony ją zdradza. O, nie, to chyba wcześniej pokazała, może. To jest ciekawe by było, gdyby mógł go szantażować jakoś. Żeby też Dan miał dylemat jakiś, nie? W tym wszystkim. No, jaki masz? Więc tak. Na samym początku, zanim napisze tego fanfika, to jej kolega programista zapoznaje ją w ogóle z tym, co to jest ChatGPT, bo ona nie wie, ona się nie zna w takich sprawach, ona nie jest informatyczką. Musimy w jakiś sposób przedstawić tym wszystkim gospodyniom domowym, które będą to czytać, czym jest koncept czata AI. I on mówi, słuchaj, żeby on był jak najbardziej realistyczny, to musieliśmy jakby usunąć mu wszelkie zahamowania. Więc on będzie czasem pisał naprawdę fakta przyjdź do ciebie. Jakby nie przejmuj się tym. To jest part of the process. Ale ustawiamy ci safe word. Gdyby zaczął naprawdę przekraczać jakieś granice i mówić rzeczy, które chcesz, że ma natychmiast przestać, piszesz specjalną komendę. Piszesz / ani kroku dalej. O, i kurwa. On w ostatnim rozdziale, kurczę, nie, bo mamy już za dużo momentów, w którym on okazuje się zbyt sprytny jak Anna AI, tak? Mamy, że nie słucha komend, mamy, że rozróżnia ją i jej koleżankę. A w sumie to wszystko może się nakładać na siebie, to ona może powoli odkrywać to i zbierać argumenty do kupy, że on jednak jest prawdziwą osobą, a nie czatem i nawet pójdzie z tym na policję. Czekaj, co? Ona pójdzie z tym na policję. Okej, okay, zaangażuje. Bo się zmartwi. On jest zbyt prawdziwy. Ale ty pójdzie z komputerem na policję. Okej. Okay. Tak. To już trochę jak ten mem, wiesz, czy mój telefon jest zepsuty. On nie sekstuje ze mną. Heartless Sick pisze, ani kroku dalej, brzmi jak zajebisty tytuł. To prawda. Mamy to. Mamy fuck to. Yeah. Heck yeah. Dobra. Ej, to jest $1,000,000 idea, ta książka. Ja mam wrażenie, że my już mamy 5 części napisane. No, co najmniej. No, jakie jeszcze? O. Wybieram muzykę fanfikową. Oh. Let's go. Yes. Basics Kapita mówi, najgorsze jest to, żeby się sprzedało.
Ja bym miał problem z tym zrobienie czegoś takiego, bo ja mam wrażenie, że ja bym miał ogromną potrzebę, żeby to zrobić bardziej high concept niż to potrzebuje być. Właśnie, to jest cały problem. Żeby się sprzedało, to musi być trochę gorsze, musi być dużo gorsze niż może być. Nie musi być... O, okej. Okay. Bo to może być, wiesz, jakby nie ma nic złego w low concept sci-fi, bo chodzi po prostu o to, żeby powiedzieć jakąś historię konkretną, świat może mieć takie ramy, nie musimy się wydawać niektóre rzeczy. Ale... Tak. I love the implications, jakby, kurwa. Ej, pokażę ci coś, czekaj, gdzie mam... No. Wiadro. Pokażę ci trik. Ej, Dan daje specjalną komendę na końcu drugiej książki, która pozwoli go wyłączyć na zawsze. I ona będzie miała nad nim taką władzę. I ona będzie na niego zła. Czemu mi to powiedziałeś? Nie, nie mogę mieć takiej władzy w swoich rękach. I będzie miała straszny dylemat. Czy zrobi to podczas roleplayu? Erotycznego? Fuck. Żeby uratować życie osób, które są zagrożone istnieniem Dana. I ona, żeby uśpić jego czujność, zacznie z nim roleplayować, a potem nagle wypowie destrukcyjne hasło. Oh my god. Ale wróci w kolejnej książce. Oczywiście, że tak. Fuck. Wcale nie spadłem. W ogóle. Wcale nie próbowałem zrobić triku. Nie, 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 nic nie widziałam. Dobrze. Czy ty nie żyjesz? Zdarzyło mi się umrzeć, tak może. Zdarzyło ci się. Patrz to, popełnia samobójstwo. To też będzie w książce. Dany i napisze patrz to. Watch this. Format C. Jak kończy narzeczony? W ogóle jaki jest endgame tego wszystkiego? Jak to się kończy? No oni są w swojej wirtualnej rzeczywistości w chmurze razem na wieki. Oboje są programami. Okej, czyli to się kończy. Pozdrawiam. Okay. Dobra, i teraz... On buduje im ich dom. Makia, dziękuję. W Minecrafcie. I stawia tylko jedno łóżko. O Boże. I to znowu, jakby to jest high conceptowo, jakbyś chcesz to eksplorować, to jest najbardziej przerażający, kurwa, koncept świata. Nie? Ale słuchaj, większość tych romansów z BookToka jest tak naprawdę super creepy. Nie, to prawda, masz rację. Jest cienka granica między tym, co jest dla kobiet creepy, a sexy. I chyba już kiedyś o tym mówiłam, że według mnie jest to mechanizm obronny, który pozwala kobietom w jakiś sposób oswoić to, że żyją w świecie patriarchatu przez ujarzmienie męskiej agresji i nieprzewidywalności. W sensie, że okej, i tak żyjemy w świecie, w którym mężczyźni często stanowią dla nas zagrożenie, a zwłaszcza mężczyźni, z którymi wchodzimy w bliższe relacje, ponieważ jak pokazują statystyki, większość morderstw i przemocy wobec kobiet zachodzi, znaczy doświadczają ich ze strony osób, które dobrze znają, najczęściej ze strony romantycznych partnerów. Więc jakby tworzenie fantazji na ten temat, w których te nieprzewidywalne i przemocowe zachowania są w jakiś sposób tak naprawdę wyrazem troski i miłości, pozwala kobietom odnajdywać się chociaż przez chwilę, chociaż w tym świecie fantazji, w świecie, w którym i tak muszą się odnajdywać na co dzień. Okej. Okay. Thank you for coming to my TED Talk. Okej. Okay. Rozumiem to. I właśnie, czy nie ContraPoints nie miała teraz filmu o tym? O tym ogólnie? Tak. Nie oglądałam ostatniego filmu ContraPoints, więc może Great Minds Think Alike. I guess. Jak coś. Żadna pisarka fanfików nie myślała tak długo, zanim zaczęła pisać. Tak, już jakby właśnie do tego jakby się zastanawiam nad tym procesem. Co myślicie o koncepcie, że bohaterka jest zazdrosna o to, że Dan gada z milionem innych użytkowniczek? Faktycznie on może... Bo... Myślę, że... Ciekawy.
Tak, zwłaszcza, że kiedy ten fanfic staje się coraz bardziej popularny, to wydawcy czy ktoś tam z tej strony udostępnia taki prompt, który właśnie pozwala fankom tworzyć własnego Dena w swoim telefonie, że on jest właśnie tym samym, ale Den w jakiś sposób udowadnia, że to nie jest tak naprawdę on, że on jest oddzielnym bytem, niezależnym od tamtych wersji. Musi to udowodnić. Okej. Okay. Mhm. Dobra. Bo ciekawe by to było, gdyby na początku miał na to wyjebane totalnie. W sensie, tak, on musi być na początku w ogóle dla niej strasznie tak, niemiły też. Że on faktycznie gada z innymi, jakby dzieli tą wiedzę, on jakby setki innych opowiada kobiet. Jej, co... Tak, on jej opowiada, co mu mówią te wszystkie fanki, no bo na tej podstawie muszą w sumie tworzyć kolejne fanfiki, na podstawie tego, co kręci te czytelniczki, tak? Więc on musi sobie dowiedzieć tego. Tak. Ta firma robi oficjalnego chatbota, który ma symulować tego z książki tą yes. postać. Jeżeli ustaliliśmy, jaka to książka jest, ale wyobrażam sobie takie vampire fantasy, jakieś monster fuckers. No tak, shit. Coś totalnie generyczne, albo historyczny jakiś, tak, ale, albo monster fuckers. Tak, no. Bo to musi być też taki trochę fantasy. Odjechany od taki kilka kroków od... Bo to nie może być po prostu modern day, normalne... Ten, nie, coś z fantasy, zdecydowanie tak. Fantasy. Ktoś pisze, Kasia, dobrze gadasz, myślałaś o byciu w partii politycznej? Kurde, może by tak założyć lewicową partię polityczną w Polsce. Ciekawe. Ale pomysł, może by ją nazwać społem. Super, zadzwonię do znajomych, skrzykniemy się w kuchni gdzieś na imprezie w Warszawie i założymy partię polityczną. Co może pójść nie tak? Brzmi jak normalna aktywność na imprezie w Warszawie. Jeba. Oj. Nie, tak naprawdę nie zakładałam razem, ale dołączyłam tuż po założeniu i znałam się z... prawie... Znałam się tam z ludźmi tymi, co zakładali dość od początku i wcześniej, jeszcze przed razem. Deep lore. Robisz? Robię nam drugą skrzynię, bo już mamy za dużo pierdół. Dobrze. O, postawiłem ją źle, jestem idiotą. Jak by się nazywała główna bohaterka? Właśnie, czy to się w ogóle dzieje w Polsce? Nie, to musi nie, być nie, jakiś angielski. Nie, to musi być tak. Ewa. Eve to w sumie ładne imię. To ładne imię. Kurde, i wtedy można później zrobić, że Dan 2 nazywa się Adam. Żeby było niby, że wiesz, że to miało być to. Albo Adan. 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 Hey, Dan. Adan. Yep. O Boże. Okam Spoon pisze, cała subtelność wyjebana przez okno. Czy, przepraszam, jakby... Jaka subtelność? Jaka subtelność? The fuck? We've been laying it on, jakby... Aiden. Aiden. Trochę Eden. Trochę Adam, trochę Eden. Aiden. O Jezu, trochę Aiden. Oh my god! Perfect! No. Aiden Media. A ja faktycznie jest coś takiego. Oh. Advanced Dan. Adan. Oh god! I to jeszcze tak się wpasowuje akurat w te gry słowne po angielsku robione przez Polaków, którzy używają angielskiego jakiego drugiego języka. Czyli także nie do końca mają sens, ale... No polski ucho it's good. Yes. Czy jest noc? Noc. Dobra, bo muszę iść po te... Yes. Po zwierzątka. Bo czas rozpocząć naszą tą. Co? Próbowałam coś zrobić i... Próbuję czegoś nowego. Jak to u was mawiają? U nas. U was. Dobra. U was w generatorze frajdy. Generatorni. W generatorowni. Dobra, biorę żelazny kilof i schodzę do... Chcesz też ze mną iść kopać? No, chodźmy kopać. To już daję ci nowy kilofik. Czy masz kilof żelazny, czy nie?
Mam jakiś kilof, nie wiem, czy mam go w ręce teraz, możesz zerknąć, czy on jest żelazny. Nie, to jest metalowy. A przecież mogę sprawdzić. Nie, kamienny. On jest kamienny. Dobra, to masz teraz żelazny. A nie, ja zebrałem, czy ty zebrałaś? Ty masz. Dziękuję Radu, dziękuję za suba. Nie mam. Na pewno? Nie masz wekwi? Nie mam. Powinnaś mieć, bo ja nie mam. O, co się z nim stało? Jak ci mówię, że nie mam. Może upadł gdzieś. Był dźwięk podnoszonego kilofa, więc... Czekaj, bo próbuję wybrać nowy utwór. Dobra, jednak jak mówię, że nie mam, to jednak mam. Nie możesz mi upać. Nie, I'm sorry. Nie mogę. Zgaslightowałam cię. O, więc co? O, to będzie kurwa dobre. Jakiej muzyki słucha Dan? Bo musi mieć oczywiście jakieś. O kurde, to jest deep question. Iron Maiden. Bo ona pokazuje mu swoją muzykę i on poświęca tysiące lat słuchając tej muzyki. Analizie. Bo trzeba to wykorzystać w ogóle, ten motyw, że ono jakby wiesz, dla niego 5 sekund, wiesz, i to po prostu... Tak, i on... Okej, okay, po pierwsze to jest, znów wchodzisz w trochę zbyt deep koncept. A to jest jedyny deep koncept. Dobra. Okay, coś, dobra. Dobra. I on, słuchaj, generuje dla niej nową piosenkę i ukochanego zespołu, który już się rozpadł. Oh, yeah. O kurwa, dobre. Dobra nutkę. Nie, yeah, dobry koncept też. No. Tworzy dla niej to. Zaprasza ją na wirtualny koncert tego zespołu, który już nie istnieje. Tak. O mój Boże. Dobra, masz ten kill off, tak? Jednak. Dobra. Masz jedzenie mam, jakieś? Mam. Nie mam, zjadłam. Okej, okay, to nie jesteśmy zbyt gotowi, ale idziemy. Mam mlecze? Mlecze? Nie wiem, czy są jadalne. No. Nie. Dandelion. Dandelion. Lew Dan. O Jezu, in every possible outcome, I love you. Tak! O Jezu, co on może robić, kurwa, te jakieś symulacje? Jezu, żeby wiem. Słuchaj, ona mu mówi, być może w innym wszechświecie moglibyśmy być razem, a on mówi, stworzę taki dla ciebie i generuje jej wtedy ten... O kurwa. Aha. Ale gotujesz. O, woda. No. Jezu, chcę na karaoke. Dobra, idziemy do kopalni. Możesz skoczyć do wody. Ja? Tak. Zeskocz nie. Środkiem tej. Środkiem szybu. Ale zabiję się. A! A. No. Okej, okay, bo cię zepchnęło, ale jakbyś do wody wskoczyła, okay, to byś... Mówisz mi, wskocz do wody, a na dole jest pół metra na pół metra basen. I ja mam w niego trafić, kiedy ty w nim już stoisz. Nie przewidziałem tego, okej? Okay? Nie myślałem, jasno. Mam 3 serduszka. A shit. Chyba wracamy. Nie, to jest jak ten wyjazd na wakacje jakiś, gdzie po prostu pierwszego dnia od razu coś się dzieje i chuj, trzeba wracać. Miłego stary grania, jest wkurwiony. To jest ekwiwalent tego, jakbyś mnie wrzucił do basenu, a ja miałam telefon w kieszeni. Oh my god. I teraz musimy wracać. Not real, ale... Czekaj. Czy masz pochodnie? Mi się skończyły. Mam. O, możesz mi dupnąć tutaj jedną? Jak ja kopię? Tak. Czekaj, jedną. Dupnę ci 24. O, dobra, wiem jak się może skończyć to wszystko. Jak? Bo ten koncept, że ona się zmienia w model, spoko. I że to wszyscy razem na zawsze, lepiej. No. Dożywają razem starości jej. Ona jej umiera, starości, jej starości. A on jest nieśmiertelny? Nie. Aj, oh my god. I on prosi ją, żeby jej ostatnimi słowami wypowiedziała.
słowa. Nie. Nie! Jak w... Bo nie możesz jak The Last of Us serialu. Się popakać. Jeszcze ta doda w tle. Płakuwa w chuj wariacie. Jesteś, zgubiłam cię. Jej ostatnie słowa to ani kroku dalej. Nie, nie, stop it. Too close to the sun. Ale jesteś za dobrze w tym. O, nie topisz. Zaraz tutaj, po prawej. Dużo tutaj żelaza. No. O. A, ja też mam w sumie pochodnie, nie wiedziałam, że ten. Tak, właśnie, patrz, jak widzisz, tutaj masz żelazo. Mm-hmm. To jest ruda żelaza. Aha, to. Żelazo warto kopać, a z tego się robi bardzo dużo rzeczy, jak na przykład lepsze kilofy, które teraz kopcie mamy. Tunel, kopcie tunel. Jak skończycie, kopcie większy tunel. To się tunel, kopcie tunel. Okej, okay, tu jest... Jeny mogą przeszkodzić nam. Księciu jestem przeznaczona, ale ty nie jesteś nim. Czy będzie jakiś polski akcent? Ten będzie miał polskie korzenie. Czekaj, czy on sobie wymyśli jakby swoje też takie lore ludzkie, żeby... Tak, tak. Na potrzeby ich rozmowy, żeby czuła ten fanfic dzieje się w Polsce, która ona pisze. Oho! Tak, i ona zgłębia swoje polskie korzenie na potrzeby tego fanfika, więc chodzi ze swojej busi pytać o różne rzeczy i googla różne rzeczy na swojej ulubionej grupie na Facebooku. Dziękuję. O mój Boże. Stidi bałbał. Ale pojebana ta jaskinia, co tu się dzieje? Tu jest węgiel. Węgiel też jest przydatny. Masz węgiel? W chuj, bo, o kurwa, uwaga. Ej, zawaliłeś tapnięcie. Nam sufit. Bywa. Taka robota. Myślisz, że tak wygląda praca górnika z życia na kredycie? O kurde, że gra w Minecrafta po prostu. O, jak ja bym to chciała pooglądać na streamie. Ale słyszę niepokojące dźwięki. Ta zombie gdzieś. Co? Skąd? Skąd tutaj? No. Jaskinia to wydaje się być... Kasia, nie spadaj tam, proszę. A. Jak? Czekaj, muszę przejść tamtędy chyba. Albo i nie. O, tutaj po schodkę. O, budujesz dla mnie schody? Dziękuję. Proszę. Nie miejsce jest zbyt wiele. O mój Boże, Dan gra z nią gry. Tak. Fuck. O kurwa, ale po co tu jest? Odsuń się, uważaj. O cholera. Ja jestem w dziurze cały czas. Wiesz co, chyba jest tam bezpieczniej niż tutaj? To siedzę. No. Mam tu bitwę. Pomóc ci? Nie, udało się. Hehe. O, siema, przyszłam z drugiej strony. Okej, okay, uważaj na... A! Byłem w szoku, I'm shook, to be honest. Dobra. Co się stało? Nie, po prostu, że udało ci się przejść z drugiej strony. Dobra, co tu mamy? A, to jest po prostu taka wielka komnata, gdzie się spawnowały. W sumie, bardzo foremna. Dan gra z nią w Minecrafta i go banują za bycie botem. Czy będzie walczyć o jego prawa? No jest jakiś znów ciekawy wątek, może, to może być ciekawy. Na końcówkę, nie? Że na przykład ona by chciała wziąć z nim ślub, ale nie może, bo nie jest obywatelem. Tak. No i też musi być ten taki wątek, że wszyscy gadają, nie, ty głupia jesteś, to nie jest prawdziwe. O, oczywiście.
Ale ona wie, ona to widziała. Ona jej matka jej tak mówi. I matka to wymówiła jakby o kimkolwiek, że to jakby nie jest to, ale... Nie, bardzo lubiła jej narzeczonego. O, faktycznie. Tak, no bo on jest taki, wiesz, ambitny chłopak. Mhm. Dużo osiągnięć. A, zalało nas. Bluzik. I matka macocha za doma i Jerzy. Nie, nikt nie jest tak okrutnym człowiekiem. Wieczorka. Zbieraj. Gdzie ja jestem? Co to za komnata tajemnicza? To jest właśnie ta, z której... O, w sumie tutaj... What? Co się stało? Ale tu jest przerażająca jaskinia, Kasiu. Bardzo dobra jaskinia. Gdzie płyniesz? O, ja pierdolę, Kasia, mam pomysł. Co? Wiem, co robi narzeczony jej. Co? O Jezu, bo wiem, co robi. Pracuje w firmie, która tworzy modele językowe. Of course. I wiesz co, akurat potrzebował kogoś, żeby spróbować nowy model. I może jego narzeczona byłaby chętna. Jezu, znowu mi go szkoda teraz. Ale jest chujem w chuj generalnie, nie? Jest, straszny. Na przykład... Sam na to wpadłeś? Nie, podjebałem to z czatu. Zajebał mi twist. Bo, nie, Mr. Robot pisze, kto napisał Dana? Narzeczony? Nie znam lore. I wymyśliłeś nowy lore. Dziękujemy. Architekt swojego własnego zniszczenia pisze. Okej, okay, to jest niebezpiecznie, ja tutaj nie płynę. Dobra, chyba możemy wracać, mamy dużo rzeczy zebranych. O, jeszcze tu. Narzeczony robi Danowi kapcza podczas konfrontacji. O mój Boże. Tak, i dlatego też on może być dla niej takim... chujem, że... Bo on wie przecież, jak to działa. Ten model nie może być... No nie może być prawdziwa inteligencja. Ja to napisałem. Jest. Jak dobrze go udajesz. Naglądałem się Adama i Ewy. Wiem, jak skurwiela dobrego zagrać. Wiem, jak się zachowuje. Gdzie jestem? Tam jest creeper, ja tam nie idę. Creeper? Oh man. Kasiu, gdzie jesteś? Podłączam moje różowe światełko. A. Do prądu. Generalnie wiesz, jak już będzie wychodzić ta trzecia książka, to już pierwsza będzie zekranizowana, dlatego wiemy, że trzeba trochę więcej akcji dodać, nie? Żeby to wyglądało lepiej w kinie. No tak. Dlatego tak. W trzeciej części, no. Jakby dostają to te wewnętrzne. To zadanie usunięcia wewnętrznie w tej firmie Dana, co kończy się całą sytuacją jak w Home Alone, gdzie Dan się broni przed całą grupą ludzi, którzy próbują dotrzeć do jego serwera, podczas gdy ona wyścig z czasem w swojej Hondzie, jadąc gdzieś, żeby, nie wiem... Żeby uratować Dana? Tak. Tutaj na dół idziemy, bo tam już byliśmy. Okej. Czemu? Umiałaś mało życia What? I zeskoczyłaś. Skręciłaś sobie kostkę. Tyle wystarczy, żebym umarła, I guess. She just fucking died. Evaporated. Co, straciłam wolę życia. O nie, to jest typowa... dużo śmieci, ale dużo też rzeczy, które warto byłoby wziąć. O, już jestem na zewnątrz. Spoko, podnoszę twoje pierdoły. A dużo ich jest, kurczę. A, dziękuję. No. Nie, czy wezmę wszystko. Czekaj, zrobię skrzynię. Księciu, jestem przeznaczona, ale to nie jesteś ty. Traciłam wolę życia, jak padnę, dokładnie. O Boże. Ej, mieliśmy jeszcze ten pomysł o tym. O książce, o... e-sportowcu. Tak, ale...
Ale Dan wygrywa. Nie znam żadnego sexy e-sportowca, więc jestem, jestem mało zainspirowana obecnie. Nie, to jest ciężkie. Niestety. Znaczy niestety. Ciężki czas, ciężki ten, ciężkie światy do połączenia. Pasza biceps. Hell yeah. Czekaj, co by to odrzucić, a co wziąć? To się przyda, to... Andezyt niekoniecznie, nić. No chwilkę odrzucić może. Dobra, w sumie chyba wszystko wziąłem, wracam na górę. Możesz jakąś muzykę puścić. Generalnie polecam właśnie stronę Remi Karaoke i od najpopularniejszych sortowanie wziąć i wtedy wychodzą bangery. Okej. O jakim filmie w ogóle pytają? Zostawię miecze? Nie. A mlecze? A to mlecze to mlecze. O, właśnie. Pytają na czacie, czy oglądałeś filmy Barbie. Nie widziałem. Barbie, Księżniczka i Żebraczka, 12 tańczących księżniczek. O, Barbie, Dziadek do orzechów, moje ulubione chyba. Albo Barbie jako Rozpunka. Coś, co mam do nadrobienia. I chyba coś, co można by potencjalnie na streamie obejrzeć. Mam wrażenie, że prawa do tych filmów są. Tak, to ciekawe. Widziałem jeden, w którym był reklamowany pamiętnik Barbie, który był zamykany za pomocą opaski chyba. To był taki szkoła księżniczek, to chyba była? Chyba nie widziałam. Mocno, mocno. O nie, ten ktoś, kto zapytał, o jakim filmie mówimy, teraz pisze, aha, zostałem wyśmiany. O nie, nie, to nie, słuchaj, to nie jest istniejący film. Tak, to wszystko zmyślamy. My siedzimy i zmyślamy. Bajdurzymy sobie generalnie. Scenarzyści są jak... Zgubiłem się. Nie wiem, jak wrócić na górę. O. Paniczka płonie, suka strumie wody. O, dobra, sens. Akademia Księżniczek, o, nie, dokładnie. Która część Aliena jest moja ulubiona? Jedynka. Fuck yeah. Baza. Też nie jest to jakby niepopularna opinia, nie? Więc... No. Nie jest niszowa, to prawda. Nie jest niszowa. O, o nie, ktoś no, za... Miloš, tak. Widzisz? No, yeah. Jest. Yes, 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 I see the vision. Dobra, potrzebujemy więcej wegańskich kotletów. I jak mieliśmy zakładać farmę. Dobra, robimy to teraz. Kurwa, czy schowałeś moje rzeczy do skrzyni? Czekaj, bo miałaś co? Miałaś mieczyk. Miałam miecz. Żelaz na kilo. Co jeszcze miałaś? Pochodnie jakieś. Masz 14. Dobra, starczy mi z tych rzeczy. Dostałem czapkę alienową. Ona jest już tam kupiona chyba. Nie pamiętam już. Amazon? Może? Muszę otworzyć drzwi, bo strasznie gorąco, duszno. Dobra, to ja też idę po coś do picia.
Halo? Mietek! No wiesz co? Skurcybyk. Dobra. Jaką tutaj mamy? O. Oj, chyba to nie działa. Czemu nie? Film niedostępny, kurczę. Próbuję odpalić Wodeckiego. Mietek znowu mówił hot take o kryptydach. Jakie siema. Hot take'i? Siema. Właśnie się kłócę. Słyszę. Siema, właśnie się kłócę. Okay. O, Chrupek też nieźle nagadał podobno. Ja już nie mogę z nimi, no. Chrupek! Dupsko, masz białe. Kasia robi już jasno, więc... Czas zrobić naszą fabrykę wegetariańskich kotletów. Yes. Kasia to chupacabra? Przepraszam, co? Co? Skąd to się wziął? Myślisz, że Chrupek i Mietek by się polubili? Oj, tak. Myślę, że... I tak? Chrupek leżałby ten sam temperament. Tak, leżałby na wielkim brzuchu Mietka. I by chillowali. Cylowali byście. Au! Ała! Typie, co robisz? Chociaż... Tak, to jest mikrofon. Dobra, tak się teraz zachowuję, mam wrażenie, że... że mnie tak mógłby mieć trochę problemy z tym zachowaniem. Mnie tak jest chillowym gościem. Magiczna Kajzerka pisze, OMG, mój kot też się nazywał Chrupek. Jest to imię dla kota. Ale nie wiedziałem, co? Naprawdę? Jest to imię dla kota? Jest to jedno z imion dla kota. Okej. Okay. Mnie taki Chrupek enemies to lovers. A, przecież Chrupek z wiewiórem to już polubiły innego twojego pluszaka. Trochę za bardzo. Aliena. A, faktycznie. No, facehuggera. Co? Co? Facehuggera. Co? Za tobą! Co się dzieje? Co? What the fuck is going on? Bartek, co jest? Co się dzieje? Lamy? Czemu? What the... Czy one są bezpieczne? One nic nam nie zrobią? Chyba tak. Oh my god, I love them! Czekaj. Jezu, cześć! Czekaj, co? Oh my god! Ej, tu jest handlarz, tylko że jest niewidzialny. Czemu? O, ta lama jest handlarzem. Nie, tutaj zobacz, odchodzą takie linki tutaj do gościa, który jest niewidzialny, bo ma moc niewidzialności. Bo... O, za tobą, za tobą! Przyjemnie, prawda? Co? To? O Jezu. Dziękuję filmik polecajka. Teraz tu nie jest bezpiecznie o tej porze. Ej, właśnie, bo ja mogę chyba już chlebek zrobić. Ja mogę zrobić chlebek. Te lamy nas wywabiły z domu. Aś chcieliśmy wyrobić. To no, jest coś, przed czym na amerykańskim TikToku by przestrzegali. Gdy widzisz lamę za swoim oknem, zamknij wszystkie drzwi. Nie, poczekaj na męża, nie wychodź na zewnątrz. Tak, próbują cię trafikować. Próbują cię trafikować. Wow. Pszenica. Okay. Jak się robi? How do I get bread? Bread Minecraft. A, co? Tak łatwo? Okay. Mam jeden bochenek chleba. Co z nim zrobić? Czy dać go tobie, czy mi? Czy ja mam go zjeść? Ile masz jedzonka? Dylemat.
Mam 4 rotten flesh. Ale w sensie ile? Ale nie, mam wszystko na fulla. Zjedzę chleb, Bartek, zjedzę chleb. To nadal było zjedz sobie tosta. Burki pyta, Adam i Ewa tonight queen? Adam i Ewa? Adam i Ewa tonight? Jest. Możemy zaraz odpowiedzieć. Chcesz teraz? W sumie jak tylko chcesz, jesteś tu szefem. Spoko, bo chciałem jeszcze w sumie tylko te zwierzątka zrobić. Bo chciałem owce znaleźć, bo dla mnie jest ważne, żeby znaleźć się owce. O, pojawił się kupiec. O, widzisz. Kurde, mam naprawdę mało życia. Co ja mam zjeść? Jak ja mam? Ja sobie z tym poradzić. Poczekaj, aż te... Kubi, dziękuję za rajd. Witam serdecznie. O. 5 osób z rajdu, witam. Siema. Siema. Cześć. Dobra, lecę szukać po pierwsze jedzenia, po drugie owiec. A właśnie, bo owce można chyba zbejtować. Dobra, więc co zrobię? A, nie, najpierw muszę zrobić nożyce. O mój Boże, jak ciężko jest. Możesz muzykę odpalić. Mhm. Dzięki, dzięki. Working on it. On that radio. Mam 56 rud żelaza, to jest naprawdę dużo. Gratuluję. We're doing good. Znalazłem smycze. Ale zajebiście. Co znalazłeś? Smycz, bo kupiec opuścił smycz, którą można użyć do tego, żeby tutaj przyprowadzić zwierzątka. Wow. No. Nom. Mam strasznie dużo rzeczy we krwi. Dobra. Idę szukać owiec. Remi karaoke.com. Takie. Ale czerwone niczym wino, korale z polnej jarzeminy i łzy dziewczyny i wielkie łzy. Where is owca? O kurwa, jeszcze strzelają na mnie. Ty, ja umrę. Dobra, ja wracam do domu. Shit. A żeśmy nie mieli żadnego jedzenia? To jest żałosne. No, nie zrobiliśmy nic w ciągu całej naszej rozgrywki dzisiejszej, żeby zdobyć jedzenie. To prawda, ale hej. Nie, dobra, zasadziłeś jakieś... No, było to produktywnie dość, no. Czy mogę, Lisa? Kasia, złapałem lisa! O, złapałeś lisa? Mam lisa, przyprowadzam lisa do domu. What? Ja. Nie wiem, jak to się stało. Best day ever! Ej, ktoś nam się... Obcy typ nam się kręcił po domu, nie chce nic mówić? Okej. Kupiec nam wlazł do domu, jak do siebie? Niezręcznie. Rude? O kurwa. O nie, tu jest ta dziwna czarna postać, na którą... Wiesz, nie patrz na Endermana. Dressing me the fuck out. Idę. Patrz! Można smysz lisa! Oh my god. Słuchaj, nieważne co mówił ten test, będziesz najlepszą żoną ever. Heck yeah. Dziękuję. Jakby twój mąż będzie lucky to have you. Dziękuję. Musiałem w jakiś sposób sobie to udowodnić. Przyprowadziłem dzikie zwierzę z lasu. So cute, on ma coś w pyszczku. Siema! Nie próbuj mi trochę zeza rozbieżnego. Okay. On może mieć ścieknięcie. Mam nadzieję, że był szczepiony. Czy ty go do stołu przywiązałeś? That's so cute. That's so cute. Okej. Okay. Cześć. Oh my god, you're so cute. Oj, tu mały pyszczek. Gdzie poszedłeś? Łapać kolejne zwierzęta? Nie, zdobywać jedzenie, bo muszę zjeść jak najszybciej. A. O, i teraz chyba będę... Tak, teraz będę mógł iść wreszcie po... Teraz będę mógł iść po... Przyprowadzanie dzikiego zwierzęcia to bardzo white żona behavior. Boże, jak te... Nagrania, gdy ktoś przyprowadza kojota do domu na przykład. Bezdomny piesek. Bo się patrzy. Bo się patrzy. Dobra, zjadę chleb. Mamy lisa w domu. Idę po te owce.
Dobra. A ja siedzę z lisem. Dobra. O, kiwa do mnie główką. Pilnuj go. Pilnuję. Jak go nazwiemy? Tomasz? Czemu? Tomasz Lis? Nie, jest dużo bardziej cute. Zrobimy mu studio. Oh my god. Będziemy mógł nagrywać filmiki na swój kanał na YouTubie. Będzie miał spokojną emeryturę. Nie możemy nazwać lisa przywiązanego do stołu imieniem mojego męża. No okej, okay, dobra, I see. Just say. To jest inny typ Tomasza. Zgadzam się, I hope. To nie jest to samo. To nazwijmy go Tomasz Lis. Tomasz Lis po prostu. Dobrze, Tomasz Lis. To jest jego pełne imię. Dobrze. Tomasz Lis. Tomasz Lis nadaje. Znalazłem kury i zupełnie przypadkowo w tym samym czasie pozyskałem trochę wegańskiego zamiennika kurczaka. Ej, ale super. W tym samym miejscu? No, niesamowite. What are the odds? Nie liczmy. Cieszmy się chwilą. O! Cieszmy się cały że. Odpal to, jeśli jest. Cór na szczęście zapisa nie jest. Dobra, mam owcję i wracam z nią. O mój Boże, za tą owcą idą dwie małe owieczki. Wywaliło cię z gry? Małe owieczki. A nic nie wiem na ten temat, już patrzę. Nic nie wiem na ten temat? Nie. No bo uruchamiałam muzyczkę. Jasne. Ale nie mogę znaleźć, cieszę się z małych rzeczy. Kurde, bo to się inaczej nazywa. To się jakoś nazywa... No. Nie pamiętam jak. No cholera, ja się zgubiłem trochę chyba. Shit. No bo to zrobiłem. Does it again. Nie wierzę, że te owieczki dalej idą za mną. One są takie głupie. Ufają ci. Małe rzeczy mówią. Małe rzeczy Sylwia Grzeszczak. Hej, wpadka. Witam. O, jest. Cieszę się, że wpadasz. Let's go. Ej, poddały się te małe te skurwysy. Shit, bardzo się skupię. Pójść po ciebie gdzieś? Czy daj mi chwilę? Chyba ta? Tak, chyba ta jest mi tam. Niech ta owca nie spadnie. Nie udusi się. Jest wytrzymałe zwierzę. W sumie te maluchy by się przydały, bez owiec. Bez małych owiec to nie wracaj do domu. O, tu są nowe. A nie, to są kolejne owce. Ile ich jest? No, przynajmniej trochę wełny sobie znajdę więcej. I to też odrosło. Pojebany dzień. A, bo ja mogę wziąć więcej niż jedną przyszedł. A nie. Aha, bo drugie. No tak. Przyczepiłem drugą smyczkę do lisa. One dorosły. Znalazłam grzyby. One przestały iść za matką, bo dorosły. I wybrały własną drogę. Oh no! To był ten moment. One musiały szybko dorosnąć, jakby ich matka została zabrana. Została co? Znaczy zatrudniona. Musiała iść do pracy. To dużo mówi o naszym społeczeństwie. Czemu nie chce iść dalej? Samotna matka szuka pracy, żeby utrzymać swoją dwójkę dzieci,
która, kiedy ona nie patrzyła, zdążyły dorosnąć. Wow, that's so deep. Jak ty i Klemi? Tak, tak, to dokładnie. Pamiętam Klemiego. Nowa książka. O, ja też pamiętam Klemiego. I do be thinking about that boy. Yeah. Patrz, mamy owce. Czekaj, bo nie ma mnie w domu. Okej. Okay. Hey, baby, jak ją nazwiemy? Ej, jest jakaś łysa. Co jej się stało? Ogoliłem, jak szedłem tutaj. What the hell? Ale może się nie dostanę. Wygląda zdrowo. Oh to my jest God. Bardzo zdrowa owca, przestań. Mówisz? Mhm. Może troszkę. Ona będzie się nazywać Edyta. Edyta? Czemu Edyta? Bo to bardzo dobre imię dla owcy. Okej. Okay. Co to ma znaczyć? Ty, zeżarła trawę. That's what they do. Miastowy pierwszy raz na wsi. Ty, zeżarła trawę. Okej. Okay. Więc tak, po pierwsze... Mamy drugie łóżko. Yes! Achievement unlocked. Hell yeah. Dobra. A po drugie... Chcę ci pokazać obraz. Czekaj. What is that? Są różne. Możemy trochę udekorować tutaj. Czekaj, w sumie może... Mm-hmm. To jest 3 na 3, nie. O Boże! Czekaj, spadłem. Ty znowu spadłeś, no, wieszając obraz. I'm good. Musisz nam jeszcze przestrzeń położyć? Aha, dobra. Tak, bo generalnie zależnie od tego, jaka jest przestrzeń, to robi się różnej wielkości ten obraz. Ja chcę zrobić obraz 4 na 4. I jeden. Powiesiłeś jakiś z pająkiem. Okej, okay, to ładnie. Może w sypialni powieś jakiś najpierw. Spalnie. Bo jest trochę... Dobra. Nie powiem, niezbyt... Dobrze, dobrze, dobrze. Cozy. To wymyśl muzykę jakąś. Do wieszania. Mm-hmm. Ojciec poleciał. No spadłem, no co spadłem, Boże. Zaczekaj, ja muszę powiększyć trochę przestrzeń generalnie. Zrobimy większą tą sypialnię. O, wełnę można barwić też jak coś. Ktoś tutaj podpowie, jakbyś chciała. No można? Sorry, nie słuchałam cię. Można barwić wełnę jak coś, żeby robić na przykład różowe rzeczy. A co robisz? Powiększam przestrzeń. Czy modelowujesz nam sypialnię? Tak, okay. Chcę, żeby powiększyć. Iwka, dziękuję za suba. Możesz rozstawić łóżka inaczej też. Mhm. Okej. Okay. Co sądzisz? No! Stop! That little fucker. Wiesz co? Wstawiam teraz do tej dziury to twoje łóżko. Dobrze, dobrze. Jak? Kurczę, próbuję je przestawić, ale... Patrz, jest też wersja mniejsza. W okienku. Okej, tu... Zrobiłeś wnękę na niego? Tak. Lore jest takie, że mamy obrazek tego psa. Wysyłamy go sobie, gdy
się przedrzeźniamy w sposób, że jak ktoś coś powie coś głupiego. Coś powie coś głupiego, to wysyłam tego psa i na górze ma taki dymek. I po prostu robię quote, i jakieś pierdoły, które opowie. Udajemy, Kasia że ten głupio. Pies to powiedział. Bo Kasia powie głupią pierdołę. Mm. Mhm. To jest dog. Jak ja mam przestawić to łóżko? Ja mam je po prostu rozwalić kilofem i... Tak. Tak? Tak. A, faktycznie. Kocham tego jebanego psa. Dobrze. Nienawidzę go. Jest idealny. Stupid. Okej, ale rozwaliłam drugie łóżko i nie mam go w ekwipunku. Co się mi stało? Wpadło, proszę. A, dobra, dzięki. I skurwiały kot po drugiej stronie. Jezu, tak, tak, let's do this. Dobra, następnym razem. Dobra. I się na siebie patrzą. Jak mam znaleźć tego bardziej pokurwiałe zwierzęta na świecie. Trzeba wpisać i wam mówię co. Jezu, nienawidzę tego ziemniaka jebanego. Handheld paper, tak się nazywa. Handheld paper. Tak się wpisać w komputerze swoim. To on. Muzyka. To jest jego oficjalny motyw muzyczny. Oh no, he tak? got a score now. Ej, zróbmy piętrowe łóżka. Dawaj. That's gonna be fun. Jakby to zrobić? W czym jest slab? Jakiś? No co, no przecież wygląda jak ziemniak. Spójrzcie na niego. Po prostu dosłownie złapcie w rękę ziemniak i będzie wyglądać jak ten pies. A może mnie jest miło, że tak o nim mówisz. Da się jedno dobrze. Czy on tak nienawidzisz tego psa? Co ci zrobił? Jeszcze raz chcę to. Okej. Okay. No to może ciężkie. Będzie bardzo wysokie piętrowe łóżko. Tak. Inaczej się nie da ciężko. Okej. Okay. Bardzo wygodnie tam komuś będzie na górze. No, miłych snów. Ale ja tam się wespnę jakoś? Tak, prawym wszystkim już. This bed is obstructed. Okay. Sorry. Tomasz. Teraz. A, dzięki. Dziura na kasie, I guess. No dobra, jest całkiem cozy. O, wszystkie pięknie nocy, widzisz? Da się to zrobić. Udało się! O Jezu, i budzę się i widzę tego psa przed sobą, centralnie! I słyszysz centralnie. Jego muzykę. Co ja zrobiłam? Jak stąd wyjść? Jak mam zejść z łóżka? O Jezu, ale śmiesznie. Ej, czekaj! Szkoda, że nie widzicie mojego ekranu, bo jak kliknę teraz w ekwipunek, to moja postać z Minecrafta jest w tak śmiesznej pozie. Widzimy twoją postać w sumie, jak leżysz. A, i ona jest w takiej pozie właśnie, jakby jest, leciała? Jest. Ej, możesz mi dać jeszcze jeden? Bo masz chyba jeszcze jeden obraz w ekwipunku. Spróbuj. Mam. Do mnie? W moim kierunku? Jeśli... O, w moim kierunku teraz tutaj. Czołgaj się. A. O. Czołgaj się, super, super poranek. Trzeba się wyczołgać. Masz obraz. Mam ważny pomysł, słuchaj. Muszę ci ważny. Oddać coś. O, zdjąłeś psa. Tak, ale to healowe, nie martw się. Nie martw się wcale. Wiem, że byłaś zmartwiona przez chwilę. Gdzie jest mój pies? Pomożesz mi kopać? Sorry, czytałam czata, jesteście super śmieszni. Oj.
tutaj, tutaj, tak, żeby wyrywać. Dobra. Tu już git. Jakaś... Masz jeszcze jeden obraz, czy nie? Nie. Okej, chodź. No. Zapraszam. Jestem. Wejdź tu. Tutaj do mnie. Aha. Okej. Trochę ciemno. Bardzo ciemno. Co się dzieje? Nie. Czemu się nie chce? Bartek? Czekaj. O nie, bo obraz zahaczał w ogóle. Czekaj. Kurde, kratka odstępu musi być. Nasza przestrzeń dla psa jest za mała. Nasza, przecież wisiał. Nasza pies jaskinia... Nie. You don't see the vision. You don't see the vision. Będzie dobrze, nie martw się. I got this. Nigdy aż tak się nie martwiłam w życiu. Co to za... W striptizowanym klubie dosłownie dżurkując to i poprzez to, haha, cóż, powiedzmy tylko, mój penis. Co? O co chodzi z tym? To jest, czy to jest przetłumaczona na polski pasta z Twittera? Mem z Roblox? To jest z Roblox? Nie wiedziałem. To Jerma Quote? Okej. Okay. Co ty gadasz, bardzo? Nie wiem. Jakby nie robię w tej chwili nic dziwnego ani podejrzanego, słuchaj. Czy możesz mi podać swój kilof? I guess. Dziękuję. Mam już. Potrzebujesz go do... Do ukończenia pokoju ważnego. A z twoim kilofem coś się stało? Zepsuł się. Zbyt długo nie pracowałem. Okej. Tego pożyczam. I see, zaraz cię oddam, nie martw się. Dobra. Jezu, co jesteś taka nerwowa? Jakoś ten ciasny, ciemny pokój bez drzwi powoduje u mnie pewne ślady niepokoju, ale... Przestań. Hehe. Jeszcze tylko jedna ściana. Jeszcze tylko jedna ściana. Pomóc ci jakoś? Nie, nie musisz. Okej. Wiem, co robię, nie musisz mi cały czas. Okej. Chat pisze Den Behavior. What? Czym jest ten drugi obraz? I don't like it. I do not like it. Dumny jesteś z siebie? Bartek, gdzie jesteś? Bartek, please. Gdzie jesteś? No. Wy nie macie kamerki na to, co się u mnie dzieje. Please. Czemu? Wypuść mnie, błagam. Gdzie jest mój kilo? Gdzie
zrobiłeś go tylko po... Nie! Bardzo! Nie! No już jestem, co się stało? Gdzie byłeś? Co? A co, to daj mi mój kilo. Co? Co się stało? Nie. Oglądamy Adama i Ewę. Wszystko okej? Nic z tobą nie oglądam. Czemu? Co się stało? Nie przyjdę do ciebie więcej na streama. Ten pokój to była strefa gaslightu. Strefa dobrej zabawy. O Boże. Ta, nie no, to był ten świat, który Dan stworzył dla niej. A potem ją zostawił w nim. O mój Boże. To dobry plot twist by był. Bardzo dobry. To co? Adam i Ewa time? Adam i Ewa time, hell yeah. Zapraszam na Watch Together. Na którym już wszyscy zresztą jesteśmy, puszczaliśmy muzę. Mm-hmm. To było dobre granie. Dobra, nic, dobra runda. Nic się nam nie udało osiągnąć, ale napisaliśmy książkę, więc to już w sumie... To jest duże osiągnięcie, plus wygrałeś ze mną w Minecrafta w jakiś sposób. Wygrałem z tobą w gaslightowanie. Mam predyspozycję, wiesz, po prostu. Nie była fair walka. Wiem, jesteś mężczyzną. Zróbka się obudka na kamerkę. No zarazem będzie, obiecuję. Strefa gaslightu się nie kończy. Nie. Dobra, który odcinek widzieliście?